powiedzieć doradcy, że to mieszkanie ma być pod flipa. Mhm. Wiele osób w ogóle o tym zapomina i przychodzi i pyta o kredyt hipoteczny, a nie mówi najważniejszej rzeczy, po co ten kredyt hipoteczny jest. Biznes Rider. Za kierownicą on, Daniel Siwiec. Na miejscu pasażera jego tajemniczy gość. W interesującej rozmowie o nieruchomościach, biznesie i życiu. Cześć Wam. Dzisiejszym moim gościem jest Grzegorz Granda, który to jest niezależny doradca finansowy. I dzisiaj z Grzegorzem będziemy rozmawiali na temat kredytów, na temat finansowania i na temat tego, jak banki i system bankowy i produkty finansowe mogą Wam pomóc w naszym biznesie. Także Grzegorz, ja bym Ci prosił o to, żebyś się przedstawił jeszcze, ja już Ci zapowiedziałem, a żebyś powiedział coś o sobie i w czym Ty pomagasz klientom. Cześć, nazywam się Grzesiek Granda, zajmuję się kredytami hipotecznymi, jestem ekspertem finansowym. Pomagam ludziom uzyskać kredyt hipoteczny na jak najlepszych dla nich warunkach, jednocześnie, żeby poukładać to w sposób taki procesowy, żeby transakcja była zaplanowana w sposób odpowiedni, żeby to przebiegło po prostu sprawnie i bezpiecznie dla klienta. I dzisiaj mam nadzieję, że parę rzeczy takich podpowiem Wam, dzięki czemu w przyszłości będzie Wam łatwiej realizować Wasze inwestycje. Myśmy się z Grzesiem poznali jakieś 8 lat temu, właśnie w jednej z takich firm doradczych, kiedy ja chciałem się zatrudnić w jednej z firm, ale już nawet się dogadaliśmy, ale jak zobaczyłem dokumenty i umowę, którą dostałem, to po prostu podziękowałem. Poznaliśmy się przy okazji właśnie niemal, że niewiele brakowało, a Daniel pracowałby również jako ekspert finansowy, wybrał inną ścieżkę finalnie, nieruchomości z efektem dla siebie chyba nie najgorszym. Ja dla siebie wybrałem ścieżkę jednak finanse, też myślę, że z efektem nie najgorszym i od tamtego czasu właśnie współpracujemy. Obsługuję od wielu lat moją firmę, czyli pomagam moim klientom mojej firmy, czy mojego biura nieruchomości, którego już teraz nie mam, uzyskać kredyty. Także zaprosiłem Grzesiek po to, żebyśmy dzisiaj mogli porozmawiać na temat właśnie tego, jak w Waszym biznesie, na przykład we flipach, można by użyć kredytów hipotecznych do tego, żeby lepiej to wszystko działało. Także Grzesiek, takie pytanie do Ciebie pierwsze. No załóżmy, że chcę robić flipy i od czego powinienem zacząć jako osoba, która będzie się starała o kredyt? Myślę, że zacząłbym od tego, żeby najpierw pójść do doradcy finansowego i porozmawiać, sprawdzić swoją zdolność kredytową, bo bez zdolności kredytowej tak naprawdę nie ruszymy. Tak na samym początku przyjść, sprawdzić zdolność kredytową, sprawdzić jakie są możliwości, jakie są opcje i dopiero wtedy, jak mamy potwierdzoną informację, że możemy to uzyskać, to wtedy zacząć się rozglądać dopiero za okazjami, bo wtedy jak przyjdzie okazja, to trzeba działać szybko i najczęściej nie będzie już na to czasu. Więc to trzeba mieć z góry zaplanowane. Więc zdecydowanie zaczynamy od spotkania z doradcą, ustalamy co i jak, szukamy nieruchomości, wiemy jaki mamy budżet na to, no i dopiero później, jak będziemy coś mieli wybranego, to przychodzimy ponownie do doradcy. Okej, okay, a dlaczego byś wolał, czy sugerowałbyś bardziej, żeby nie zaczynać od chodzenia po banku krok po kroku, tylko raczej znaleźć sobie dobrego doradcę, który Ci przeprowadzi przez to? Kwestia przede wszystkim czasu chyba, Daniel, bo zobacz, jak klient będzie chciał sobie przejść po bankach, to musi przejść ich po 20 kilku. Mhm. W każdym dostanie informację jakąś tam, czy do prawidłową, czy nieprawidłową, to już jest może inna rzecz, bo nie wiadomo na kogo trafi. Natomiast może być tak, że pójdzie do dwóch czy trzech, usłyszy, że nie da się tego zrobić i się zrazi. No bo nie jest miło usłyszeć, nie masz zdolności kredytowej. A u doradcy, no to sprawdzi sobie wszystkie tak naprawdę banki. Jeśli z 20 banków tylko jeden mu da kredyt, no to przynajmniej wie, że ma ten jeden. A tak to, czy on by trafił na ten jeden bank, no może nie. Więc po prostu oszczędność duża, dużo czasu i można sobie to lepiej zaplanować chyba. Co to za koleś w ogóle jest? Nie wiem, jakieś zdjęcie robi na tym. Ja rozumiem, że fajny samochód, ale... No. Ale bez przesady. Gdybym miał wolny aparat, bym mu zrobił zdjęcie. Ja pamiętam, kiedyś mówiłeś coś takiego, że jakby doradca taki bankowy, czyli jakby sprzedawca kredytów albo ktoś, kto obsługuje takiego klienta z ramienia banku, to jest osoba, która jakby zna jedne procedury, tak? Czyli zna procedury tylko i wyłącznie tego banku i ona nie jest w stanie podpowiedzieć i powiedzieć, co trzeba zrobić, żeby ogólnie dostać kredyt albo dostać go w innym banku. Ona tylko patrzy na swoje procedury i nie powie ci, nie poda ci sposobu na to, żeby ta zdolność tam gdzieś tam wyszła, prawda, w tym banku. On jest od tego, żeby wziąć swoje dokumenty i je sprawdzić. No dokładnie, no pracownik banku odpowiada za swoje procedury, no ciężko mu się dziwić. I on powie dokładnie, jak to wygląda z jego punktu widzenia. Natomiast czy to jest jedyny punkt widzenia dla danego klienta? No nie, no bo banków jest dużo więcej niż jeden. Więc po prostu lepiej jest sprawdzić sobie na raz w wielu miejscach. Też kwestia jakby zaplanowania tego, jak to ma wyglądać w przyszłości, też lepiej mieć szerszy pogląd, szerszy horyzont, niż tylko pod kątem jednego banku. Mhm.
Okej, okay, a jeśli chodzi o te flipy, to jaki byś polecał kredyt w tym momencie dla fliperu, albo też jak sprawdzić kredyt pod flipy i jak najlepiej wybrać? Generalnie przede wszystkim najważniejsza rzecz chyba to powiedzieć doradcy, że to mieszkanie ma być pod flipa. Mhm. Wiele osób w ogóle o tym zapomina i przychodzi, pyta o kredyt hipoteczny, a nie mówi najważniejszej rzeczy, po co mu ten kredyt hipoteczny jest. Dużo większe znaczenie mają koszty wejścia i wyjścia, a z kolei ma mniejsze znaczenie oprocentowanie. Odwrotnie jest przy kredytach, gdzie ktoś, użytkownik kupuje, żeby tam mieszkać. Kredyt jest na 30 lat. Dla niego wtedy koszty wejścia i wyjścia mają mniejsze znaczenie, a najważniejsze jest to, co jest w środku, czyli to oprocentowanie. Więc tutaj to są po prostu dwa różne podejścia do tego, który kredyt jest najlepszy. Warto, żeby taki klient jeszcze, taki flipper przyszedł do takiego doradcy i żeby on nakreślił, jaka jest ścieżka, jaka jest procedura, żeby on wiedział, co później pisać w tej umowie przecentej, tak? Dokładnie, czyli jak ma ktoś już wcześniej potwierdził sobie zdolność kredytową, udało mu się znaleźć flipa, bo chyba największa robota to jest chyba znaleźć tego flipa jednak, tak. To mieszkanie, później już jest łatwiej, to wtedy zanim podpisze umowę przedstępną, fajnie jakby przyszedł do doradcy, bo wtedy dowie się, jakie są aktualne terminy, czasy procesowe w bankach, w których oferty pod te flipy będą najlepsze. Więc musi sobie wiedzieć, jak wpisać odpowiedni termin do umowy przedstępnej, żeby nie było ryzyka, że nie zdąży i mu przepadnie na przykład taki zadatek. Więc to też jest istotne, żeby sobie na tym etapie to po prostu zaplanować. I to jest też ważne, jakby sezonować, bo na przykład teraz mamy wakacje, to proces kredytowy wygląda inaczej i tak samo jest też pamiętam, w okolicach świąt. Tak, znaczy to jest generalnie, to jest trochę zależy od wakacji, a też od wielu, wielu innych czynników. Czasem takie rzeczy jak powiedzmy, nie wiem, były programy rządowe typu MDM kończące się, zapychały kolejki mocno w analizach. Także warto sobie to sprawdzić, bo ten czas procesowania w różnych momentach roku to wynosi powiedzmy od 3 tygodni do nawet 8 tygodni. To czasami dość długo. Czyli tak by najlepiej zapisać sobie minimum te 6 tygodni na to, żeby mieć pewność, że tak? Tak, między 6 a 8 tygodni to po potwierdzeniu u eksperta, że w tym banku ten proces nie trwa jakoś wyjątkowo długo, powinien wystarczyć zapasem, żeby był czas spokojnie umowę przeanalizować, posprawdzać sobie wszystko i zrealizować umowę tak przed czasem, bo przecież to jest termin zawsze maksymalny. Będzie szybciej, no to robimy przecież szybciej. Tak. Powiedziałbyś na taki mit, który często osoby twierdzą, że pójdę do mojego banku, tam gdzie mam konto, tam dostanę najlepsze warunki, bo oni już znają. Znaczy tak, generalnie jest tak, że banki dzisiaj rzadko, kiedy mała część bardzo banków ma jakieś zniżki dla swoich stałych klientów. Raczej te oferty są cennikowe, standardowe, czy jest się nowym klientem, czy starym. Więc na pewno warto sobie sprawdzić ofertę, porównać. Natomiast raczej banki wykorzystują trochę fakt, że ktoś pójdzie sprawdzić tylko w jednym i w skali gdzieś tam banku, całego ich biznesu raczej opłaca się nie dawać takich zniżek. Ale to jakby zawsze zależy, żeby trzeba sobie to po prostu sprawdzić, porównać we wszystkich bankach. Czy na pewno rzeczywiście ten bank, który zapewnia mnie, że ma najlepszą dla mnie ofertę, rzeczywiście tak jest. Okej, okay. I teraz dochodzimy do kwestii zdolności kredytowej, no bo żeby ten kredyt dostać, to nie jest kwestia tego, że mamy na przykład własny, to nie jest też kwestia tego, że mamy fajną nieruchomość okazyjną poniżej wartości rynkowej, ale to jest przede wszystkim kwestia udokumentowania przed bankiem, że jesteśmy w stanie spłacać ten kredyt przez tyle lat, na ile go bierzemy. Dokładnie, bank to sprawdzi. I jak to zrobić? No, trzeba mieć zdolność kredytową. Generalnie to jest tak, że bank ocenia nas w chwili złożenia wniosku kredytowego. Czyli na moment składania wniosku kredytowego dołączamy dokumenty finansowe i analityk podejmie decyzję, czy my możemy spłacać ten kredyt. I są jakieś tam określone procedury, w różnych bankach różnie to wygląda, odnośnie tam stażu pracy, wysokości dochodów, jakie trzeba spełniać, żeby taki kredyt po prostu otrzymać. Także na ten moment już te kryteria trzeba po prostu spełniać. Okej, okay, teraz jeżeli ktoś nie ma tej zdolności dzisiaj, to jakie ma możliwości inne? Znaczy tak, jeśli ktoś nie ma zdolności kredytowej, no to ma dwa scenariusze, no albo zaczekać, aż tą zdolność kredytową po prostu będzie miał, to jest jeden scenariusz. I jakie są na nią sposoby? No, nie wiem, są różne jakby dochody, które banki akceptują, to w zasadzie są każde możliwe źródło, które bank uzna za stabilne. Więc no, najpopularniejszym jest pewnie jakaś umowa o pracę i przepracowanie tych 3 czy 6 miesięcy, bo najczęściej w bankach taki staż są oczekiwane. I wtedy dopiero wnioskowanie, ewentualnie dołączanie kredytobiorców dodatkowych. Tak zastanawialiśmy jakby przed jednego z absolwentów, gdzie on nie ma swojej zdolności, tak? I pomogłeś mu załatwić kredyt na bazie zdolności jego rodziców. Miał wiedzę, jak to zrobić technicznie, nie miał natomiast zdolności kredytowej.
I po rozmowie wyszło, że wie jak to zrobić, chciałby bardzo, natomiast nie ma jak zrobić tej zdolności kredytowej. Ustaliliśmy, że jednak rodzice mają przez zdolność kredytową, a ponieważ byli w wieku takim, że jeszcze nie bardzo ten wiek ograniczał długość okresu kredytowania, no to zrobiliśmy kredyt wspólnie dla całej powiedzmy trójki i bank dał kredyt w oparciu o dochody właśnie rodziców. Ale nieruchomość była zapisana na niego, on tak. Był kupującym, a oni tylko byli stawiającym do umowy kredytowej. Tak, oni dali zdolność kredytową i bank opierał się na to, na tym, że kredyt będzie spłacany z ich dochodów. Jak tam finalnie to będzie spłacane, to jest już sprawa klienta. Natomiast dla banku kredytobiorcami byli wszyscy razem, ale zdolność policzona została od rodziców. Jakie jeszcze dochody są brane pod uwagę, jeśli chodzi o kredyt? Generalnie wszystkie, tylko kwestia jest to ich stabilności, tak? Na przykład mitem często powtarzanym jest to, że tak zwane umowy śmieciowe, czyli umowy zlecenia o dzieło, nie są akceptowane przy zdolności. Są, czasami jest po prostu wymagany dłuższy staż ich trwania, żeby dłużej trwały. Na przykład ile? 12 miesięcy? Różnie, od 6 do 12 miesięcy. 12 miesięcy to już jest bank może uznać za stabilny. Też sprawdzają, jak często te umowy są, czy one są co miesiąc idealnie dla banku, czy raczej są tak okazjonalnie, tak? To trochę wtedy jest pewnie trudniej. Chodzi o to, żeby bank uznał, że ten dochód jest stabilny. Natomiast są jakieś tam nietypowe sytuacje, gdzie ktoś ma mało tych umów, a wysokie dochody, bo robi jakieś tam, nie wiem, większe projekty raz na jakiś czas. Także wszystko trzeba sobie sprawdzić. Tak samo kwestia działalności gospodarczej, działalności gospodarczej na ryczałcie rozliczanej. Też to da się zrobić, tylko trzeba to sobie wcześniej sprawdzić, policzyć, bo każdy dochód jest po prostu liczony inaczej. Więc nie ma co się bać, trzeba to po prostu sprawdzać. W każdym banku inaczej. A dochód z nieruchomości na wynajem? Też. Tak samo, tylko też odpowiedni staż, czyli nie po miesiącu, raczej to musi trwać pół roku czy rok, ale też da się to już zrobić. A jak w takim razie z dochodami, które są fizycznie w przypadku nieruchomości i amortyzacji, a wysokim kosztem uzyskania w przypadku amortyzowania, czyli wiesz, że masz pieniądze, bo zarabiasz na nieruchomości, nieruchomość amortyzujesz, dlatego nie masz dochodów, które wykazujesz. Czy banki są to banki, które jakby patrzą na to realnie, czy bardziej patrzą na cyferki, na pity, a niekoniecznie na przepływy, które masz? Cyferki, bity. Jak ktoś rozlicza to ryczałtem 8,5, to no, nie jest łatwiej dużo. Jak ktoś to rozlicza na zasadach ogólnych, że sobie liczy z tego amortyzację, no to bank podejdzie zgodnie z metodą dochodową, tak jak skarbówka. Nie ma dochodu, nie ma kredytu. Więc w tym przypadku lepiej jest to robić ryczałtem. A co z dochodami z zagranicy? Bo też wiele osób mnie pyta i też wiem, że to jest do przerobienia, bo przerabiałeś to nawet moją kuzynką z Anglii, taki kredyt, gdzie ona na dochodach angielskich kupowali w Polsce mieszkania. Waluta kredytu musi się zgadzać z walutą dochodu. Czyli jeśli zarabiamy w funtach, dostaniemy kredyt w funtach, w euro to w euro. Nie ma możliwości dzisiaj, zgodnie z rekomendacjami KNF-u, dostać taki kredyt w złotówkach, co jest jakimś tam kłopotem, niedogodnością dla takich kredytobiorców, no bo oni jeśli kiedyś wrócą do Polski i ten kredyt będą mieli wciąż, bo to powiedzmy załóżmy, raczej osoby zagraniczne kupują na wynajem niż na Filipę, bo nie mają czasu, żeby tego się zajmować. W związku z tym taka osoba będzie miała za jakiś czas kredyt walutowy zarabiając w złotówkach, czyli to ryzyko walutowe do niego powróci. Także to jest jedna rzecz. Ale ten kredyt jest jakby uruchamiany w walucie, możesz go sobie później przewalutować, tak? Albo czy klient, który sprzedaje ci mieszkanie, dostaje złotówki. Tak, dostaje złotówki, ale wtedy ale temu kredytobiorcy naliczone zostaną, powiedzmy, funty po kursie z danego dnia, kiedy kredyt fizycznie będzie przelewany. Czyli zapłacone są normalnie złotówki, natomiast zobowiązanie będzie wyrażone, powiedzmy, nie wiem, w funtach i w tych funtach będzie klient to później spłacał. Okej, okay. I w ilu bankach jakby jest opcja takich kredytów i jak jest liczona ta zdolność kredytowa? Znaczy tak, liczba banków na pewno jest mniejsza. Nie jest tak jak w kredytach złotówkowych, bo nie wszystkie banki mają po prostu kredyty walutowe, więc tych banków będzie już tylko kilka. Inną rzeczą jest jeszcze to, że wkład własny, tak jak normalnie przy złotówkach wymagany jest minimum 10%, tutaj banki czasami będą żądać 20% czy nawet 30% wkładu własnego. Koszty do zdolności kredytowej trochę wyższe koszty utrzymania są, czyli są liczone te koszty zagraniczne, bo powiedzmy życie za granicą jest trochę droższe, więc banki też te współczynniki mają na trochę wyższych poziomach. Także ta zdolność kredytowa musi być trochę wyższa, więc jest troszkę bardziej restrykcyjnie, ale można to otrzymać. Jakąś tam niedogodnością na pewno przy dochodach za granicą jest to, że trzeba przetłumaczyć całą dokumentację. Czyli jeśli ktoś ma umowę o pracę, no to te wszystkie dokumenty, co tam z tej pracy przyniesie, no to będzie musiał pójść do tłumacza przysięgłego i przetłumaczyć. I kojarzysz, jakie to są koszty? Nie kojarzę. Natomiast na pewno jest tak, że jeśli to jest angielski, to jest powiedzmy mniejszy problem. Niektóre banki nawet rezygnują z tego. Natomiast jeśli to jest jakiś norweski, szwedzki, no to te tłumaczenia potrafią być drogie.
rodzina, która mieszka w Anglii i brała kredyty, no to wcale nie jest tak trudno je uzyskać, bo to dlatego, że nie trzeba mieć nie wiadomo jakich dochodów, tak? Wystarczy zwykłe dochody, powiedziałbym takie standardowe, żeby dostać spokojnie kupić w Polsce jedno albo dwa mieszkania, tak? I gdzie ktoś, kto by zarabiał w Polsce adekwatne pieniądze, miałby z tym pewnie problem. Na pewno tak, no bo po to ludzie wyjeżdżają za granicę, emigrują, żeby zarabiać lepsze pieniądze niż w Polsce, więc mniej więcej robiąc to samo, w zagranicy się zarabia odpowiednio więcej. Koszty utrzymania oczywiście tam są wyższe, ale jednak nie na tyle, żeby to się nie opłacało, więc ta zdolność kredytowa rzeczywiście wychodzi dobrze. Przy dochodach z zagranicy największą kwestią jest to, że trzeba przygotować dokumenty, przetłumaczyć je, no i przyjechać kilka razy, tak? Bo trzeba przyjechać na wybór mieszkania, na podpisanie wniosków, później na umowę kredytową. Można to zrobić przez pełnomocnika, tak? Przez kogoś z rodziny. Na przykład, tak, to dobry pomysł. Pełnomocnictwo można rzeczywiście zostawić, żeby ktoś to obsługiwał. A jakbyś widział taką sytuację, że ktoś mieszka teraz na przykład w Wielkiej Brytanii albo jakimś tam kraju w Unii Europejskiej i dzisiaj pracuje, dzisiaj ma zdolność kredytową, chce kupić mieszkanie, ale i chce zaraz wrócić do Polski, czyli tą pracę rzucić albo zająć się na przykład flipami i chciałby na tej zdolności, którą ma jeszcze, zrobić jednego albo dwa flipy. To co byś mu radził? Znaczy, póki pracuje, no to ma zdolność kredytową, więc jeśli dostanie zaświadczenie o dochodach, że jest zatrudniony, no to na tym dostaje normalnie kredyty. Natomiast w momencie, jak on zakończy pracę i wróci tutaj, no to ten dochód się skończy, bank nie przyjmie do analizy. Tak, będzie musiał sobie jakby szukać innej możliwości wygenerowania zdolności albo po prostu innej model finansowania flipów, tak? Bo kredyt to jest tylko jeden z wielu. Z kolei ja na przykład nie jestem jakimś wielkim zwolennikiem kredytowania flipów, ale wiem, że to jest jakby narzędzie, które działa i dla wielu może być po prostu najtańszym sposobem. No, problemem to jest jakby ta hipoteka, że trzeba przyszły sprzedający musi załatwić jakby zaświadczenie o tym, że ile jest to kredytu spłaty, a później jak weźmie pieniądze od kupującego i spłaci ten kredyt, to trzeba tą hipotekę później wykreślić. To nie jest jakiś wielki problem, ale to jest trochę więcej latania niż przy normalnym mieszkaniu. Tak kupionym za gotówkę albo za inne środki. Też to powiem, że przede wszystkim kwestia jest myślę, że czasu, tak? Bo kredyt hipoteczny, no jednak to rozmawialiśmy wcześniej, kilka tygodni załatwienie trwa. Jak ktoś ma inne metody finansowania, to zrobi to pewnie szybciej. Mi na przykład osobiście bardzo podoba się ten model, który opisałeś w swojej książce, kupowania mieszkania, wpłacania za, znaczy nie kupowania, wpisania przedstępnych, wpłacania zadatków w międzyczasie jego sprzedawania. No to jest. Tak. To jest o wiele bardziej efektywne i można zrobić dzięki temu więcej flipów, tak? Mam kolegę, który jakby w którym miejscu to wdrożył, to po prostu on znał ten model, wiedział, ale dopiero kiedy gdzieś tam mu go przybliżyłem, to zaczął go stosować, tak? I bez wielkich nakładów zarobił fajne pieniądze. To jest ekstra pomysł. Z jednym zastrzeżeniem, że chyba jednak warto mieć w razie czego jakiś backup, co by było, gdyby nie poszło. Tak. Albo inwestora, albo kredyt. Albo właśnie kredyt, który możemy w razie czego szybko zorganizować. Można ewentualnie robić tak, żeby sobie mimo wszystko złożyć wniosek kredytowy i go procesować. Tak, bo tak? Nic nie kosztuje. Tak? Na przykład, jak to jest jakby z takim doradcą, bo ja wiem, że jakby on nic nie zarabia ze strony klienta, tak? Czyli jakby jego wynagrodzenie pokrywa w pełni bank. Jakbyś to jakby mógł wytłumaczyć osobom, które nas oglądają? Dokładnie tak. Klienci nie ponoszą żadnych kosztów korzystania z usług ekspertów finansowych, gdzie składają wnioski kredytowe. Natomiast to nie jest tak, że to są instytucje charytatywne, ci ludzie pracują tutaj dla dobra ogółu, a nic na tym nie zarabiają. Natomiast wynagrodzenie otrzymują z banków. I banki płacą ekspertom za to. Natomiast koszt kredytu dla klienta się nie zmienia, bo dla banków koszt dystrybucji, bo to jest koszt dystrybucji, jest mniej więcej ten sam, czy robi to w kanałach wewnętrznych, czyli utrzymuje swoją placówkę, gdzie trzeba zapłacić czynsz, gdzie trzeba zatrudnić iluś tam ludzi, nieważne czy jest z tego produkcja, czy nie ma, jakieś tam koszty to generuje. Natomiast u partnerów zewnętrznych to tak naprawdę płaci się tylko i wyłącznie, gdy oni będą mieć jakiś kredyt do uruchomienia, więc jest to de facto w długim terminie tańszy wariant, tak. Bo ich nie obchodzą urlopy czy jakieś inne rzeczy, po prostu tak. Płacą za efekt. To jest sytuacja win-win, bo masz tak naprawdę doradcę, czyli nie masz kogoś sprzedawcy, który ci sprzedaje dany kredyt. Oczywiście no, różne jakości są doradcy w Polsce, tak? I tutaj nie mówimy, że wszyscy są najlepsi, ale też to jest taka sytuacja, w której to jest win-win, bo ja dostaję doradztwo, dostaję porównanie palet oferty, ale cokolwiek z nim to nie płacę i ktoś zarobi, to zamiast część dokumentów, tak? Dokładnie tak. Kiedyś było jeszcze tak, że był taki mit, że doradca wybierze tylko kredyt tam, gdzie najlepiej zarobi i tak dalej, gdzie
od początku było to nieprawdziwe, natomiast dzisiaj jest tak, że są formularze informacyjne, gdzie klient może sobie zobaczyć, ile ten doradca w ogóle zarobi na tym. Więc my tutaj mamy przejrzystość, transparentność w 100%, gdzie klient może sobie czuć się w tym całkowicie bezpieczny, że jego interes jest reprezentowany. Inna rzecz, że tak jak mówiłeś, to są różni ludzie, natomiast konkurencja jednak wymusza na rynku to, że jednak zostają tylko tak naprawdę najlepsi. Tylko najlepsi będą mieć polecenia, tylko najlepsi będą na tym rynku sprawnie funkcjonować. Bo są tacy doradcy mniejsi, którzy mają, nie wiem, 2, 3, 4 banki, a nie 20, i tak naprawdę oni się tylko na tym opierają, bo tam znają, nie wiem, dyrektora i z nim pracują. I to trzeba też zapytać, z iloma bankami chyba taki doradca pracuje. W ogóle jak sprawdzić takiego doradcę, tak? Jak zweryfikować, czy to będzie dobry doradca, czy... Myślę, że dobre pytanie, które znałeś, odnośnie tego, ile ma banków, to jest dość fundamentalne, no bo jeśli się okaże, że ktoś ma, nie wiem, 3 banki czy 4 w ofercie, no to umówmy się, no to nie jest... Przy hipotece, prawda? Tak, nie jest to dużo, więc na pewno liczba banków jest ważna. Warto też zapytać o doświadczenie, czyli jak długo ktoś pracuje w danej branży, czym się... jak długo tam tymi rzeczami się zajmuje. Im dłużej, tym skoro wciąż działa, to pewnie dobrze się tym zajmuje. Natomiast fajnie też mieć jakieś tam ludzi z rekomendacji. Jeśli wiemy, że ktoś komuś zrobił dobry kredyt, pomógł, wszystko było sprawnie, no to u nas większość klientów właśnie pochodzi z polecenia, że komuś pomogliśmy to wybrać i załatwić, i wtedy wracają kolejni jego znajomi. A z tym poleceniem to jakby ja bym sugerował, żeby faktycznie zapytać kogoś, znajomych najlepiej o polecenie, jeżeli nie masz swojego doradcę, zapytać o polecenie. Ale nie o polecenie, czy znasz już doradcę, który jest fajny, którego można polecić, tylko doradcę, u którego robiłeś kredyt i u którego wszystko było fajnie i jakby zostało to dopięte. Bo jedna z osób na Facebooku zadała takie pytanie, ja ci wczoraj też wysyłałem, że jak zweryfikować, czy opóźnienie z procedowaniem kredytu było zrobione przez bank, czy przez doradcę, który zaniedbał proces. Czyli po prostu było opóźnienie i teraz bank zwala na doradcę, a doradca zwala na bank z kolei. Klasyczna sytuacja. I teraz jak można by było tego uniknąć, tak? Znaczy dobrze jest zacząć początkową rozmowę, na samym początku od tego, że ustalenie, jak ten proces będzie wyglądał, czyli jakie będą konkretne etapy w konkretnych bankach. Czyli wiemy, że będzie jakaś decyzja finansowa, później jakaś decyzja nieruchomości, później jakieś tam kolejne rzeczy się działy. Także na samym początku zaplanować, ile to będzie trwało, mniej więcej, oczywiście doradca nie jest w 100% w stanie tego przewidzieć. I można ewentualnie, jeśli mamy jakieś tam zastrzeżenie, że nie jesteśmy pewni, czy doradca robi wszystko na czas, prosić go o potwierdzanie kolejnych statusów. Mhm. Czyli że przeszliśmy jakiś tam jeden etap analizy, jesteśmy w kolejnym. Mhm. I możemy na żywo to potwierdzić. Natomiast raczej jest tak, że doradcom zależy, żeby szybko te wnioski procesować, i większe zdecydowanie zatory są po stronie analiz w bankach. Mhm. Po prostu banki z dobrą ofertą mają więcej klientów, liczba analityków jest taka sama, więc kolejki będą dłuższe. Mhm. Naturalnie. A jak taki klient jest w stanie zweryfikować tego doradcę w jakikolwiek sposób? Czy sprawdzić to w banku albo... Myślę, że mógłby dowiedzieć się, ustalić konkretnie, jakie statusy były w jakich dniach podejmowane, czyli co by się po kolei działo i dlaczego tyle to trwało. I wtedy bank podpowie, czy na przykład doradca został poinformowany, że był jakiś brak i trzeba było go uzupełnić. A czy bardziej zapomniał. Zapomniał, czy tego nie zrobił z jakiejś przyczyny, albo ewentualnie było coś rzeczywiście do wyjaśnienia po stronie klienta, że jakieś dokumenty trzeba było dostarczać i klient rzeczywiście półtora tygodnia czy dwa nie przynosił dokumentu, na który czekaliśmy. To co, za odcinek 30 tysięcy euro, tak jak wszyscy mówili? Że tyle kosztuje wejście do mojego samochodu? Nie, no że tyle co odcinek, że lepiej niż tańczyć z gwiazdami płacić. Nie, słuchaj, sytuacja jest taka, u mnie się płaci za to, że się jest w odcinku, a nie ja płacę, panie. Kurde, wiedza, doświadczenie, prezencja. No wszystko jest tutaj. Załóżmy, ktoś zrobił jednego flipa, drugiego flipa, ale też jego celem jest na przykład kupowanie mieszkania na wynajem. To ile mieszkania można kupić na takiej zwykłej zdolności kredytowej, tak? Takiej zwykłej w sensie, że masz etat albo masz jakiś dochód z działalności, wiesz, kupujesz mieszkanie, wchodzi ci to mieszkanie do dochodów, tak? Podwyższa ci trochę zdolność i kupujesz następne, ale też obniża zdolność, tak? I ten kredyt. Więc jak to wygląda? Ile takich mieszkań można mieć i jakby kiedy ten cel mieszkaniowy przestaje być celem mieszkaniowym dla banku?
Tego w po większości procedur bankowych nie ma opisanego jako konkretna liczba. Jest to trochę uznaniowości, więc tam przy mieszkaniu numer 3, numer 4 prawdopodobnie jeszcze będzie ok. Przy kolejnym już może być problem, że nie mówię, że wszystkie banki, natomiast część banków może mieć z tym problem, no bo zauważył, że jednak niekoniecznie temu klientowi jest potrzebnych 5 czy 6 mieszkań do mieszkania. Mhm. Więc tu na pewno trzeba będzie to już po prostu wcześniej, przed wysłaniem wniosku, już posprawdzać, jak dokładnie konkretne banki będą się na to zapatrywać. Ale przy kilku myślę, że jest jeszcze okej. Tak, to sprawdzić. Doradca jest w stanie zapytać banku w swoim imieniu? Tak. Doradca jest w stanie skontaktować się z analizami konkretnych banków i dopytać, jaką mają optykę na dany dzień na taką sprawę. Jeśli oni oczywiście nie powiedzą w 100% tak lub nie, na nie to powiedzą w 100%, natomiast na tak to powiedzą zawsze złóż wniosek, zobaczymy. Natomiast mogą powiedzieć, że co do zasady raczej przy takich niedawno robili takie transakcje i im to nie przeszkadzało i prawdopodobnie też im to teraz nie powinno przeszkadzać. A czy spotkałeś z jaką ilością taką maksymalną, już ktoś brał? Chyba piąty kredyt. Chyba przechodził jeszcze, ale to już też nie wszędzie, więc to już ale też kwestia, ile ktoś ma dzieci. Tak, ale piąty nie po kolei, tylko piąte mieszkanie, które ma już na stanie, a nie piąte hipotekę, które kupił i sprzedał, tak? To jest na starowe. Jak ma zdolność, to możesz to wszystko kupować, sprzedawać, tak? Tak, dokładnie. Tam jest jeszcze jedna rzecz, bo odnośnie Biura Informacji Kredytowej, tak? Tam są informacje na temat tego, jakie kredyty miałeś też w przeszłości. Mhm. Czyli analityk jest w stanie sprawdzić, że ty miałeś, nie wiem, 16 kredytów w ciągu ostatnich 2 lat i spotkałeś się po 2-3 miesiącach, więc może się zorientować, że nie bardzo chcesz tam mieszkać. Ale z drugiej strony mogło ci się to mieszkanie też nie podobać. Tak, ale generalnie jak ci wstawię ci koszty wejścia i wyjścia, no to i tak zarobi bank. Zgadza się. Powinien być zadowolony. Bank teoretycznie pewnie wolałby, żeby ten kredyt był dłużej spłacany niż tam chwila. Natomiast zawsze jest tak, że we wniosku kredytowym można sobie zaznaczyć, czy po wygaśnięciu zobowiązania ma być tam ta informacja przetwarzana. Jak nie chcemy, żeby po naszym kredycie, po spłaceniu, ta informacja o BIK-u o tym została, to po prostu zaznaczamy opcję, że nie. Już, więc taka osoba, która robi flipy, może po prostu wybierać tą opcję na nie. Okej, powiedzmy jeszcze o BIK-u, bo to jest jakby dużo mitów na ten temat. I teraz jak z tym BIK-iem można pracować i co można z nim zrobić? No bo rozmawialiśmy wcześniej, że też jest strona internetowa, gdzie można sobie taki raport do siebie pobrać. Tak, jest na strona internetowa Biura Informacji Kredytowej, gdzie możemy sobie bodajże 2 razy w roku bezpłatnie pobrać raport, a płatnie w zasadzie w dowolnym momencie. I tam możemy sobie całą historię kredytową swoją sprawdzić, dokładnie w ten sam sposób, w jaki sposób będzie to widział później analityk. I warto, bo to jest ważne, dbać o to, żeby ta historia była po prostu dobra, czyli spłacać to wszystko w terminie. A taki podstawowy błąd kredytobiorcy to jest, który później, nie wiem, albo zamyka mu dojście do kredytu, albo robi mu pod górkę? Lekceważenie umów kredytowych, czyli że mam zdolność kredytową, wszystko fajnie, mam kredyt, ale bank mnie czymś zdenerwował. To ja mu na złość nie zapłacę raty. Mhm. I w skali banku, umówmy się, że no nie jest wielka szkoda, bo bank sobie poradzi, natomiast ten kredytobiorca każdą ratę będzie miał zaraportowaną właśnie jako opóźnioną. I w którymś momencie bank może dojść do wniosku, że nawet jak on ma zdolność kredytową, to jest dla banku niesolidny i po prostu nie chcą z taką osobą współpracować. Więc tutaj tej zdolności trzeba bardzo, bardzo pilnować. Daniel, a twoi klienci, którzy kupują mieszkania w twoich inwestycjach deweloperskich, zwracają się do ciebie z pytaniami o doradcę, o kredyt, czego oczekują najbardziej? Tutaj zależy im na tym, żeby jakby cały proces przeszedł bardzo sprawnie, tak? Że wiadomo, koszt kredytu jest bardzo istotny, jakby wszystkie warunki, ale też ważne jest to, jakby, co się im też zarekomenduje, tak? Czyli to, że kredyt będzie szybko udzielony, jakby będzie sprawnie zrobiony, bo ludzie mają różne doświadczenia, sam wiesz. I bardzo często korzystają właśnie z rekomendacji biura sprzedaży dewelopera, no i to sam też jakby obsługujesz ty później. Jestem czasami beneficjentem tego. Tak, jesteś beneficjentem. Słuchaj, że dzięki w takim razie, że podzieliłeś się dzisiaj z nami informacjami na temat finansowania. Jeśli chcecie wiedzieć więcej na temat w ogóle finansowania, bo wiem, że było mnóstwo pytań na moim Facebooku i jesteście też tym zainteresowani, dlatego jeśli napiszcie w komentarzach, że jesteście tym zainteresowani, jeśli będzie odpowiednia ilość komentarzy, to z Grześkiem zrobimy dla was specjalnego live'a, takiego Q&A, gdzie będziemy odpowiadali wspólnie na pytania dotyczące finansowania różnych inwestycji, flipów i brania kredytów na zakup nieruchomości. Także dajcie znać w komentarzu pod tym wideo, czy jesteście tym zainteresowani, a my wtedy dla was zrozumiemy coś specjalnego. Także dzięki wielkie. Cześć.